Siema, z tej strony Podek. Witam Cię na moim kanale poświęconym grom Play to Earn. I dzisiaj zrobimy sobie update odnośnie gry Splinterlands, gdzie mam tutaj do przekazania bardzo ważną informację dla Was. Ale zanim przejdziemy sobie do Splinterlands, klasycznie oczywiście zachęcam zajrzeć tutaj na moją grupę Money Makers na Facebooku, gdzie daję różne airdropy. Jak widzicie, tutaj wleciał filmik z ostatnim projektem, który zdecydowałem się promować, i oczywiście różne aplikacje, które są warte uwagi i może Was zainteresują. Oczywiście zachęcam oczywiście serdecznie na śledzenie mojego profilu tutaj na Twitterze, gdzie mamy tutaj różne linki, jak i do mojego kanału na YouTubie, jak i oczywiście kryptoekipy, z którą jestem związany. Jestem tutaj, widzicie, moderatorem na grupie NFT. Linki do grup, Telegrama, do Discorda i do strony głównej będą oczywiście pod tym wideo, także zawsze możecie sobie zaglądać, zobaczyć. Tutaj grupa telegramowa ma już ponad 1600 użytkowników. Zawsze coś się dzieje, zawsze jest info dawane z pierwszej ręki, także naprawdę, naprawdę polecam. Dobra, przejdziemy sobie do gry. Tu jak widzicie, czas mi ucieka, 7 minut do zdobycia tych nagród co dwutygodniowych, także tutaj chcę Wam też pokazać, co tam może fajnego wlecieć. Ogólnie to ostatnio wpadają mi jakieś karty, nawet jakieś karty rare mi wpadają z tych daily questów, także cały czas sobie robię, codziennie wykonuję te 5 daily questów, czasami więcej, bo wiadomo, się przegra. Także tutaj fajnie to dropi. Jak i oczywiście tokeny SPS spadają tutaj z deka. Jak widzicie, mam tu jeszcze tyle mam mocy w kartach, tyle mam deka zdobytego i tyle mam właśnie w paczkach. Także tutaj mam prawie 30 tysięcy tego deka i codziennie mi wpada ponad 3 SPS. No trochę SPS teraz poszedł w dół, słuchajcie. No ale jak wszystkie chyba altcoiny, jak cały rynek. Także tutaj ja sobie po prostu go akumuluję i kupuję za niego różne te potiony do otwierania paczek, bądź po prostu 15 centów, tak, a był już nawet przy dolarze ostatnio, tak, i to było w październiku jakoś. Także tutaj jest w trendzie spadkowym ewidentnie. No ale tak jak mówię, ja tutaj za tego dropionego SPS-a kupuję sobie bądź te paczki, bądź właśnie te potiony pomagające mi otwieranie właśnie tych paczek, żeby wpadły po prostu lepsze karty. Dobra. Najważniejsza informacja tego filmu jest taka, że za 2 dni i 3 godziny będziemy mogli kupować paczki po cenie pierwotnej, czyli po 4 dolary. I tutaj nie trzeba będzie mieć żadnych voucherów, nie trzeba będzie cudować na Atomiku czy na Hive'ie, tylko tutaj bezpośrednio od nich będziemy mogli kupować paczki po 4 dolary. I za jaką walutę? Ano za kredyty. Także tutaj najlepiej, jakbyście sobie po prostu kupili SPS-a, doładowali tutaj go przez swojego MetaMaska i za SPS-a po prostu kupili te tokeny credits. I tutaj za tokeny credits będziemy mogli kupić każdą paczkę po 4 dolary. Te paczki już tańsze nie będą, 4 dolary to była cena wyjściowa zapowiedziana od samego początku. Także tutaj na pewno ja będę starał się wziąć paręnaście tych paczek. Zostało bodajże 12 milionów, bo łączny total supply tych paczek był 15 milionów, więc 3 miliony już zostały rozprzedane i zostało 12, więc tutaj te paczki na pewno będą skupowane przez wielorybów i przez innych właśnie graczy. Także tutaj za 2 dni zachęcam. Kto jeszcze się wahał, nie kupił paczek, a chciałby zacząć grać, chciałby zacząć przygodę ze Splinterlands, także myślę, że to jest najlepszy czas właśnie, żeby kupić te paczki. Jak wiecie, Splinterlands jest już od paru lat na rynku, przetrwał bessę. Z projektem nic się nie stało. Token odżył, gra odżyła na tej hoście, także tutaj na pewno nic z tą grą się nie stanie. Ona jest na długie, długie lata. I tutaj mam jeszcze taką zakładkę New Airdrops. Jak widzicie, tutaj dodali dwie nowe karty. Ja tutaj niestety kupiłem tych tylko paczek 15 z tych voucherów, więc ja tutaj nie mogłem ich claimować, ale te karty zostały dodane już do tych paczek. Także zaraz sobie kontrolnie otworzymy z 3-4 paczki, zobaczymy, co tam ciekawego siedzi. Zobaczymy tylko, czy mam połuszony. Mam akurat na 4 paczki, bo po 5 schodzi
i alchemii i legendary tych połszonów. Także tutaj sobie otworzymy i zobaczymy zaraz jeszcze tutaj co wpadnie, więc to zostały 3 minuty, to może sobie po prostu najpierw otwórzmy ze 4 paczki i zobaczymy co tu ciekawego się kręci. A jeszcze Wam pokażę ostatnio jedną paczkę, gdzie Wam otworzyłem i pokażę Wam jaka mi fajna karta wpadła. Także naprawdę byłem zadowolony, o to jest dobry, to jest bardzo dobra karta. I to jest też dobry heal, ona, ta karta leczy, ale mam ją złotą, także tutaj ona mi się za bardzo nie przyda. To jest bohater rare, także fajna paczka, zaraz sobie go zmintuję. I tutaj dzisiaj gra była w aktualizacji, także tutaj czasami te zdjęcia się dobrze nie wgrywają. Ale zobaczymy, czy to właśnie, widzicie co się dzieje. Ale tutaj jak sobie damy dead, czyli tu już mi ją podało. No i tu jest fajnie, bo ja już mam tych parę zmintowanych tych kart. Także tutaj to jest bohater rare. Także na pewno fajna paczka. Trzy karty rare, nie ma co narzekać. Dobra, otwórzmy sobie jeszcze jedną. I lecimy. No i tutaj słabiutko. Jedna karta rare tylko. Połszonów pobrało. Dobra, to jeszcze sobie dwie otwórzmy i akurat zobaczymy, co tam wpadło z tego dwutygodniowego dropa na koniec. I karta złota. Okej, okay, to jeszcze tej nie miałem. Jest karta legendarna. Słuchajcie, jest jakiś smok. Czyli to jest dobra paczka. I druga karta złota, czyli ta paczka wynagrodziła wszystkie te trzy. Zobaczymy ile ta karta... Dobra, to otwórzmy sobie jeszcze ostatnią i zobaczymy ile te złote karty są warte i ta legendarna, bo właśnie ostatnio wpadł mi legendarny bohater tych smoków i jest naprawdę mega. Jest smok rare. No tu będzie słabsza paczka. Jest, ale też jest bohater. Także tutaj naprawdę nie mam co narzekać. I sobie teraz nie będę już mintował tych kart. I tutaj tego bohatera chciałem zobaczyć. Tak, bo on jest nawet dosyć, no, dosyć fajnie warty. I on jest też bardzo dobry bohater, bo daje many plus jeden każdemu, każdej karcie na polu bitwy. Także i to jest też bohater rare. Zobaczmy sobie tą kartę legendarną. To była chyba ta 1050, ale tutaj jak widzicie mam, buduję sobie deka właśnie z tych kart właśnie z dragonów i mam bohatera, także zaraz Wam pokażę. Zagramy sobie jedną partię kontrolnie, pokażę Wam. Właśnie ten bohater mi wpadł, on jest warty po $35, a i tak karty leżą na cenie, także podejrzewam, że będzie warty około 100 jak podrosną. Jest mega, bo tutaj sobie możemy budować deka, jakiego chcemy. Akurat tutaj mam w tej partii wyłączone, to zagrajmy sobie ogniem. I teraz, żeby zagrać sobie ogniem, to mam połączone właśnie te karty dragony i z tymi kartami ognia, nie? Ale tutaj mamy tylko, że możemy grać, gdzie mamy tylko 4 many. Także tutaj cokolwiek, ciężko tutaj cokolwiek wybrać. Załóżmy sobie tego, bo ma dużo życia, damy sobie smoka, damy sobie tutaj strzelającą, damy sobie tutaj tego strzelającego i zobaczmy co możemy tutaj dać. Tutaj ten skawanger jest dobry, bo tutaj za każdym razem jak ta karta przeżyje, to dodaje jeden życia, także to jest taka nowa jakby użyteczność tych kart, nowa funkcjonalność, która doszła w tych paczkach, nie? No i dobra. Lecimy sobie. Coś, był jakiś update, jeszcze te karty nie są do końca. Widzicie co się dzieje, mogę tak tylko zobaczyć. No tu jest pewna wygrana, to już nawet nie daje. Dobra, zrobiłem tam pół deka. Zobaczmy sobie. Tak, cały czas pracują, także dobra. Tutaj nie będziemy przedłużać, nie będziemy tutaj bezsensownie walczyć. Tutaj czekamy na te nagrody. Dobra, mamy 12 kredytów, jest potion, jest jakaś karta, kredyty, znowu karta, kredyty, kredyty, no i karta rare.
Także jak za 2 tygodnie grania po 5, od 5 do 10 partii dziennie, także nie ma tragedii, jest karta rare. Zaraz sobie ją zmintuję i jeszcze Wam tylko pokażę tutaj tego bohatera, co dostałem właśnie. O, jest. 3267, jest naprawdę mega. Naprawdę jestem bardzo zadowolony z niego i szczególnie z tej karty legendary, co dostałem dzisiaj. To może sobie zagrajmy, może nie będzie właśnie takich. Nie, dobra. Nie można, czyli tutaj wszystko odebrałem. Także pamiętajcie, bardzo ważne, za 2 dni dla chcących zacząć grać. Mamy do kupienia paczki Chaos Legion po 4 dolary za kredyt. Także co, mam nadzieję, że podobał Ci się ten krótki materiał. Jeżeli tak, to oczywiście łapa w górę i dzwoneczek, żeby być na bieżąco z każdym moim nowym wideo. Pozdrawiam Cię serdecznie, miłego weekendu. Hej!